Dzień dobry Państwu. Tak, dzień dobry Państwu. Jesteśmy komisja do spraw dyskryminacji przy Parlamencie Europejskim. Zajmujemy się równością, to znaczy tematem równości między płciami. Między płciami. Ale właściwie nie między płciami, Boże, co ja mówię, przepraszam. Nie między płciami. Przecież nie ma płci. Ja zapomniałam. Bo to stara nauka. Nie, no właśnie, to my jakoś tak się w starym systemie tak, się nie zwróciliśmy. Tak, tak, się jeszcze nie przestarza. Nie przestara się, tak. To znaczy w ogóle równością osobników ludzkich. Tak, osobników ludzkich. Tak, tak. A w ogóle ratujemy generalnie sytuację na Ziemi w związku z tym. No tak, tak. Bo przynajmniej służy temu, nasza komisja temu służy. Tak. I ostatnio stwierdziliśmy, że mężczyzn, to znaczy to słowo, ono w ogóle ma być skreślone z listy w ogóle słów używanych, jako pojęcie, jako po prostu coś, co jest już się nie mieści właśnie w tej naszej nowej rzeczywistości. Także ja prawdopodobnie jestem jednym z ostatnich przedstawicieli, ale zdaje się sprawę, że to już nie tak długo została mnie właśnie w tej roli wymyślonej generalnie przez umysły ludzkie. Przez kulturę ci zostało wmówione. To znaczy przez kulturę, tak, tak, że właśnie czytaliśmy w jednej bardzo mądrej książki, że to jest po prostu wytwór kultury. Ja na przykład, że ja tak się ubrałam się jakieś dziwnie, nie? No, to jakieś to, nie, bo nie założyłeś spódnicy na przykład. No tak, zapomniałam dzisiaj się naprawdę. Poprawił się pani. Jaka pani? To znaczy, nie wiem, jak teraz mówić, no... No właśnie, ja też nie wiem jeszcze do końca, jak się w tym... Ono. Jesteśmy dwa ono. Tak, dwa ono. Także tych mężczyzn... Oczywiście. Tak. Wykreślamy. No, i w związku z tym nasza pierwsza petycja i ustawa będzie taka, że jeżeli 50% kobiet ma być w Parlamencie Europejskim, to 50%. Znaczy osób, które się na razie się nazywane jest kobietami, tak? Tak, tak, tak. No, no, jest w Parlamencie. To 50% tych, kto się nazywa się mężczyznami. Na razie jeszcze mężczyznami, ma być. Ma rodzić dzieci. Tak, tak, tak. To jest konieczność, bo nie poradzimy sobie w inny sposób. No nie poradzimy, tylko pytanie, jak to zrobimy, żeby te 50% rodziło dzieci? No robimy spis ludności. Cały spis tych tak zwanych. No po prostu komputer losuje w sposób przypadkowy, który z tamtych urodzi, tak, tak. No ale, a jak odmówi? No, nie ma takiej opcji, że odmówi. To my zmusimy, tak. No bo jest teraz nasze demokratyczne... Nie, no zmusimy ustawowo. Nie, no w demokracji na tym polega, że no, tak. To ma działać. Jak większość się zdecydowała, to ta mniejszość tych połowa tej połowy się nie ma wyjścia, nie? No nie. No tak, i to się stało, to ma być minimum dwa dziecka w rodzinie, no bo wtedy nie ma tego przyrostu naturalnego, tej ludności, nie? Mhm. Także to jest bardzo ważne. No tak, tylko że problem, to znaczy nie problem, tylko to nasze nowe... Myślenie. Tak, myślenie. Tak, perestrojka. Proszę Państwa, no ja pochodzę kiedyś tam, no tak. Nie mów, bo to brzmi. Wiesz, strasznie. Polacy to nie mogą tego słuchać. A ja Polak? No ale... Tak. Nie tak dawno, no, prawda? Właśnie. No. Ale taki nowy narodzony. Ale skąd pochodzisz? Nie. No, więc bo te dzieci, bo chodzi o nowe dzieci. Tak, i te dzieci, nie możemy teraz zrobić takiego błędu, jak i nasi okropny błąd zrobili rodzice, że nam wmawiali kulturowo. Na przykład mi wmawiano od początku, że ja jestem kobietą. Nie, no skandal, no wiesz, ja pójdę teraz twojej tej tak zwanej matki, coś powiem. Tak zwanej matce.
drobnej. To na razie się jesteś kobietą. No, na razie, mówić, no, na razie. Ale mówiono to, mówię Państwu. Więc my nie możemy już tego zrobić naszym dzieciom. Tak. Pokolenia muszą być szczęśliwe. Tak, ma być, nierówności. Ma być równy sobie. To musi być równy sobie. Tak. No za to właśnie. No i więc trzeba wprowadzić tą rewolucję. Nie rewolucja, a po prostu wyprostować ten błąd tej natury. Nie, kultury. To znaczy kultury chciałam powiedzieć. Tak, kultury, błąd kultury. No właśnie. I no, nie możemy teraz dzieciom mówić, że jest dziewczynka, chłopczyk, to jest zabronione, proszę pani. To jest, tak. Rodzice będą karani, oni będą zabierane dzieci, tak. Bo to jest zaburzenie. To jest wmówienie im, oni muszą sami wybrać, kim oni jest. Czy ten jest. Oczywiście, ale żeby nam nikt nie zarzucił, bo to jest podparte wszystko nowymi badaniami. Tak, i zaraz mamy, widzicie Państwo, trochę bo tu było, te tak. Najnowsze badania, najnowsze badania mówią, że genitalia to nie płeć. Tak, proszę Pani, genitalia to nie płeć. To jest w ogóle. To jest jakiś taki ozdobnik natury, no nie wiadomo. No i ozdobnik, to jest brzydki taki trochę ozdobnik. No brzydki, tak, no ale to jest taka prymitywna pozostałość. Prymitywna pozostałość, bo taki rudyment, wiecie, dla zwierzaków. Tak. No, u nich tam trochę to jeszcze występuje, ale to już też niedługo, my tam zmienimy. Nie, no bo to wiesz, bo to była ta stara teoria Darwina, że my od małpy pochodzimy. Ale to stara teoria, bo my teraz chodziliśmy z duchem Darwina, a potem później powiemy, co z tego wyszło, z tej nowej teorii związanej z duchem Darwina. Ale, tak. Ale na razie my mamy, to znaczy z tymi genitaliami jest tak, że no wiesz, jakby u dziewczyny czasami ząbki takie się mleczne wypadają, nie? Tak. No bo to jest taki mleczny. No tak, w pewnym wieku. I te genitalia też będą tak odpadać. I potem dziecko będzie dorastać do 18 roku życia, iść do specjalnych punktów. Tak, jak skończy 18 lat. Tak, i będzie się sam wybierać, które genitalia on ma sobie ten... Tak, z czym on się identyfikuje. Tak, z wszystkim. Tak. Może się wymyśli jakiś inny rodzaj piątu i 17, także teraz płeć. Mamy... Tak zwaną płeć oczywiście, bo to... Tak, po prostu żeby tak jakoś tak wyglądało, no bo tak pusto będzie zupełnie, to... No to nieładnie. Nieładnie, także coś tam ma być, no. A poza tym jeszcze jest problem taki, że będzie trzeba robić te dzieci, tak? A dzieci robić komu? No, tym dorosłym ludziom, którzy sobie wybiorą. Aha, to się nie wybiorą. A my ty jak zrobimy dziecko? No, nie wiem. To znaczy po staremu to tak... Nie, po staremu nie. A, no my bierzemy monetę. Tak. I rzucamy. Tak. Rzucamy. Kto z nas będzie ojcem? Kto z nas będzie ojcem, a kto z nas będzie matką? Tak, umowy, no bo jeszcze w leksykonie ludzkości jest te słowa i nie możemy tak. Tak zwaną matką, tak zwaną. Tak. No i wtedy, jeżeli okazuje się, że na przykład ty jesteś ojciec, no widzisz sobie, kupujesz. A nie, to musi być tak, że my idziemy do tego punktu i się zgłaszamy, się nas tam badają, czy w ogóle się nadajemy, tak. I potem no, wydają takie genitalia, które do siebie pasują i ja jestem wtedy matka, to jesteś ojciec teraz, no wiecie Państwo, teraz jest taki technologiczny, na przykład taka jest maszyna, kładziesz tam mąku, drożdże, wodę, tam coś tam tego, wychodzi chleb, nie? No tak. To w tych punktach mniej więcej też tak będzie wyglądać, nie? Bo tu my mamy nowe technologie, że to tak tam coś wkładasz i coś wychodzi, nie? No. My się tak do końca nie wiemy, bo się nie znamy, my jesteśmy administratorami, także, ale naukowcy nam już potem dają cały zarys i widzicie, my to cały zawalony w tych różnych, tych przepięknych wynikach badań. No tak, jak wyjdzie nam to dziecko, zakupiliśmy te genitalia, zrobiliśmy to dziecko. Tak, ktoś już z nas znajdzie na przykład, że ty, prawda, no, ja tak zwaną matką zostaniesz. No tak, a ja pracuję. Ale wiesz co, ale to jest fajne, bo jak na przykład mi się, ty dostaniesz depresji poporodowej i to my się odmieni, że już matką nie chcesz być, to zawsze my się możemy zamienić i powiem... To chodzimy do tego punktu i możemy... Tak, się zamienimy i powiem, no teraz będziesz... ja będę na przykład matką, na chwilę, ty będziesz potem tak zwaną matką, oczywiście tak zwaną, a ty tak zwanym ojcem.
No, na przykład. No, no, na przykład. To wiele razy w ciągu życia może się zmienić. I na tym będzie też polegać ten drugi stopień równości, ja ci powiem. Mm-hmm. Nie? No tak, bo tak. Bo to jest, będzie ruchome. I tak w ankietę, która jest wpisana, rodzic numer jeden, rodzic tak, numer dwa, teraz nie ma, teraz nie można wpisywać matko, bo to jest dyskryminacja. Nie, 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 a jak dwa ojce, czy tam dwie matki, to wiecie, to no tak właśnie, żeby te dzieci też nie były, nie czuły no się poszkodowane. Tak, tak, bo oni będą przychodzić do szkoły, bo tam napisane matko, ojciec, a u prawie wszystkich napisano rodzic jeden, drugi, trzeci. No i tam jak to dziecko będzie się czuło, w którym gdzie napisano na matkę, to będzie śmiać się nad nim, no tak, bo to, to jest matka w ogóle. I to jeszcze tak zwana matka. No tak zwana, Boże, to dziecko będzie strasznie się czuło. Strasznie, tak, tak. No, ale w każdym razie, jak już to dziecko, no to teraz się jeszcze taki pojawia problem, ja sobie myślę, że z tym imieniem, nie? No wiesz, żeby nie, żeby była jednak, żeby imię nie sugerowało, no, że ktoś jest tak zwanym chłopcem, czy że ktoś jest tak zwaną dziewczyną, no jest tak jakaś Ania. No czy Ania to jest takie... No to, to no, tak jak, nie, no, a jak on potem siebie Ani wybierze ten, no że genitalia męskie i będzie Ania, ale Ania z męskim... No właśnie, nie. No to nie, to nie. My, dlatego, u nas to napisano bardzo ważnym punktem, tak, bo to bardzo ważny modeli, punkt, tak, oczywiście. Że, tutaj, że tutaj, imiona powinny być tak, rodzajem tak nijakiego. Ci. Nie ani żeńskiego, tak zwanego żeńskiego, ani męskiego, tak zwanego, tylko nijakiego. Hmm, czyli teraz z tego kraju, skąd ja pochodzę, to się to nazywa średni. A u was? Rodzaj średni. Rodzaj średni, a u was nijaki. A, to jest lepszy, to lepszy. Lepsza lepszy. Średni to taki Bożek nijaki. Bo średni no to średni, znaczy jaki. No to jakiś tam jednak. No właśnie. A nijaki to nie ma problemu. No właśnie. No właśnie, to jest rodzaj nijaki. I to pies nie wygra. Nie tego. Tak chciałam powiedzieć. Nie, no, no nie żartuję. No nie żartuję. No przestań, no państwo, no, proszę ale, zobaczyć, bo to jeszcze stare moje. To jeszcze taka młoda tutaj asystentka nasza tak trochę się nie zna się na nas. Mózg mi się jeszcze nie przystosował tak, 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 do nowej rzeczywistości. Ale te imiona tylko rodzaja średniego, tak? Nijakiego. To znaczy, przepraszam, no to też ty jeszcze stara system, no. Tak, tak. Nie, nie nijakiego. No już, a potem nawet jak te genitalia będę a to przecież te genitalia też można wybierać kilka razy w życiu, nie? No bo przecież rodziło się być, no jak no oczywiście, tak samo jak matką i ojcem, oczywiście to musi być wszystko adekwatne. No tak, tak, tak. Nie, że tak człowiek, wiesz, dlaczego człowiek może, musi być skazany na to, że no, żywocie musi nosić coś w spodniach. Nie, albo nie nosi. Albo nie nosi. No nosi, albo nie, no, nie w spodniach. Albo nie w spodniach. Nie, albo nie. To absolutnie jest. Absolutnie, no właśnie. Nie, równowaga straszna. A tak spróbujesz i tego będziesz mógł spokojnie. Co ci bardziej pasuje, z czym się bardziej identyfikujesz. Ja chcę pani przypomnieć na temat porodów, takie ma specjalne się urządzenie. Aha, no tak. No właśnie, no bo jak na przykład my tak ciężko pracujemy, że teraz pracujemy, nie? Nie, no bo chodzi o to, że to trzeba szybko wrócić do pracy. No generalnie lubię tego samego dnia, po porodzie. Tak. Żeby ta tak istota, ale która nawet ja bym rodzi... powiedziała, nie, nie, to by było lepsze, jakby nawet po prostu ten poród był taki niezauważalny. No właśnie, często pracujesz i ci wypada i pracujesz dalej. A jest właśnie taka konstrukcja stworzona. Naprawdę? Tak, tak, to właśnie to, taki nam pan tutaj przyszedł prawie Kowalski. Krakiki. A Kowalskaki, tak, tak. Kowalsko, tak. No. I ono... O, ono, ono. Przepraszam, bo jeszcze występuje. Tak, tak. Ono Kowalsko. Dało taki, instrumencik i to taki tam, taki krzesło specjalne, nie? Tak, tamto, z dziurą. Pamiętam. Ten, kto rodzi, nie? Tam dziecko potem się tego, do drugiego rodzica jest odprowadzone, który ma jego karmić piersi, no to tam to karmienie tak samo jest wyglądane, że jak ta pierś taka za małą, to jej można powiększyć po pierwszy, nie? Tak. A po drugi tam jest tyle urządzenie, tam sypisz tam coś w proszku i potem tam... No, tam to mleko, tak, tak. Tak, tak, tam podgrzewać, jest to wszystko już, jest przemyślana. No i ale tak, osoba pracuje po prostu, nie może, nie musi osoba, tak, czas. Tak, osoba, tak, zwłaszcza tak, na przykład jak ma genitalia żeńskie, bo to o to chodzi. Tak, no ci jeszcze tak, mówią no, akurat w tym związku, że jest umówiona, matka. Umówiona, że jest matka, no, tak zwaną matką. Jak nie możemy przecież...
przychodzą do mnie jakieś tam interesanci, jak powiem, ja jestem na urlopie macierzyńskim, przepraszam bardzo, przyjdę za pół roku, no coś zawsze była utrata pracy przez tą osobę, tak zwaną matkę, prawda? Bo kto ją potem do pracy weźmie? No strasznie to było. Zobacz, tym jednym urządzeniem wyeliminujemy wszystko, wiele problemów. No właśnie. No, to jest bardzo ważne, proszę Państwa. No bardzo ważne. I następny temat właśnie z tym... Aha, bo ty o tym mierniku sił mieliśmy jeszcze powiedzieć. A, miernik sił, to znaczy... Nie, bo to ja wiem, o co chodzi, bo proszę Państwa, nie, zresztą ty nie słyszałeś, ja ci zaraz powiem, słuchaj. Taki list tutaj dostaliśmy od pewnego mężczyzny. Tak zwanego mężczyzny. Ale on o sobie tak, przepraszam, ale myśli. A, tak, no to jest chory człowiek. To jest człowiek, który jeszcze żyje w takim prymitywnym świecie. Którego jeszcze tak, ma taki kłody postawiony, że w ogóle jeszcze po prostu nam daleko takich ludzi, ale właśnie chcemy poczytać... Tak, poczytać z tego, gdzie ja mam... Tak. I ten tak zwany mężczyzna pisze tak. Tak, słuchaj. Ale to będzie... To znaczy, częściowo to nie wiem, czy to można słuchać, bo to są urządzone zwroty, nie, to nie można. Ale musicie mieć Państwo na względzie, że ten mężczyzna właśnie jeszcze nie dorósł. On jest leczony, gdzieś pod opiekę stał, że naszych specjalistów, naszej komisji także. Tak. Więc on pisze tak. Nie wiem, czy mi to przejdzie przez gardło. Postaraj się. Ja trzymam. Dobrze. Ale tak, towarzysko, trzymam. Tak, oczywiście. Tak. A w ogóle to nie dotyka mnie tak za bardzo. A, to przepraszam, bo nie będę cię trzymać. No, tak. Jestem silnym mężczyzną. Oj. Ale mówiłam, że to będzie mocne. To jest. No, ale muszę kontynuować. Gdyby nagle coś się wydarzyło, wiem, że dam sobie radę. Znam swoją wartość, dlatego kobieta nie jest mi niezbędna, chociaż oczywiście jest miłym dodatkiem do życia. Uważam, że człowiek powinien liczyć na siebie. Samodzielność to mój priorytet. Wiem, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Wzorem dla mnie jest mój ojciec, który jak mamy nie było w domu, ugotował nam obiad z dwóch dań i do tego podwieczorek. Jestem tak samo silny jak kobiety, albo nawet silniejszy. To już? Tak, koniec. O Boże, nie, po prostu Państwo, ja przepraszam tak tutaj tego. No, mi też jest lekko słabo. To ja prawie co przytomność nie zmieniam. A ja musiałam to powiedzieć wszystko. Nie. U nas jest wszystko już dawno programowano, że osobnicy, które wchodzą w relacje, nie? Tak. No powiedzmy, umawiają się, że oni teraz tam będą sobie ktoś tam kimś, nie? Mhm. To mają być wyrównane, takie wyrówniki siły, taki... Miernik, tak, że taką siłę mierzy jednego go i drugiego, tak. To w sensie tych osobów. I potem tak robi takie przedstawienie, żeby oni były identyczne silne, nie? Tak. Że w razie jak oni zachce się tego, się pobić, żeby nie było zwycięzcy, bo to jak ktoś poniesie porażkę, to będzie mu przykro, a jak wygra, to też mu będzie przykro, nie? Że potem poczuć winy, czy on tam coś pomóc. Nie, tam, ale tak? To wiesz, bo to się wszystko wzięło od tego, że tak zwani mężczyźni, ja mówię o tych prehistorycznych mężczyznach, tak? Mówili kobietom, że one są słabe. Na ten debilny chwyt się nabrał cały świat. Cały. I dopiero teraz kobiety, tak zwane kobiety, ja mówię no, o tym, pokazują. Pokazały tak, że one też są. Jako przyszłą matkę. Silne. Proszę pokazać. Powinny być. Ja przyszłą matkę. Ale chodź, żeby ćwiczyłam, bo ostatnio ćwiczyłam. No tak, tam dobrze. Nie mogę dotykać, ale to w sprawach takich tych edukacyjnych sprawdzać. Naukowych, tak. Także to jest po pierwsze, to jest koniecznie. Albo to się wszystko wiąże z tym testosteronem. No właśnie, to jest taka substancja, brutalnie fizjologiczna. Wulgarnie prymitywna.
interno-fizjologiczne, które psuje nam wiele rzeczy. Tak, tak, dlatego, że umysł człowieka, tak, on ewoluował i on już dorósł do pewnych spraw. Natomiast jednak to ciało... Ten testosteron, on się jakieś nie wie, że mu trzeba samemu... I my zrobili ustawę, tak, że po prostu zabraniamy od pierwszego dnia życia istoty ludzkiej, to znaczy od dnia poczęcia. Od dnia poczęcia. Testosteron jest zabroniony. Tak. Od dnia poczęcia. Musimy chronić tę istotę ludzką od pierwszego dnia poczęcia, że musi być zabronione ten testosteron. Oczywiście co jakiś czas w ciągu życia danego osobnika będą się odbywać badania, prawda? Czy ten poziom testosteronu jest na minusie? Czy poniżej zera, czy poniżej zera. Tak. Jak poniżej zera, to dobrze, jak poniżej zera, to ale. A jak on jednak będzie, to co robimy? No to, to musimy coś odciąć chyba. A co? No... Dla widzów naszego programu i dla interesantów naszej komisji według spraw... Do spraw dyskryminacji. My konkurs ogłaszamy, że prosimy nam zgłaszać uwagi, drogę elektroniczną, telefoniczną, telepatyczną, celodobowo, co mamy wykroić, żeby właśnie nie było tego testosteronu. Bo na razie coś ciała obciąć, czy paznokcie, czy ucho, czy tam... Poniżej. Będzie poniżej krytyki. Także i my potem na końcu, tak na święta tego narodzenia nowej istoty, to my zrobimy wyniki tego konkursa, nie? I ogłosimy, ten zwycięzca może sobie wybrać zupełnie za darmo każdy genitalia, który będzie chciał, nie? Tak. Nowoczesnych tych materiałów i po prostu będziemy pokazywać jego z genitaliami, potem to będzie taki objazd naszego całego kraju, wspaniałego. Wszystkich większych miastach. Tak, żeby to było, tam Puchar Europy pokazują, no to te genitalia takie piękne, śliczne też będziemy pokazywać, żeby jako dobry przykład... Nowego człowieka. Taka będzie propaganda, ale w celach takich, żeby ułatwić... Ale w ogóle taka propos nowego człowieka, to tam ostatnio czytałam, to znaczy, tak zwane kobiety mi się skarżyły. Tak. Także jakiś taki, tak, kobiety. Powiedziałam. Tak zwane. Że jakiś taki męski szowinista ze wschodu, ale to na pewno szowinista, na pewno typowo męski, na pewno ze wschodu, pytał je, wyobraź sobie, podchodzi ten szowinista i pyta, czy kobieta się różni od człowieka? Nie, no na wschodzie, tam dzikusy się... Ta umysłowość w ogóle nie dojrzała. Ja nasze dzieciaki jakieś tam się rosły, nie wiem, barbarzycy, wiskini, jak chcą. No jak to można zapytać się I wiesz, i te tak zwane kobiety, one czasem odpowiadają. Tak, odpowiadają, tak. Tak, odpowiadają. Bo na jego poziomie, proszę tak zwanego pana. Oczywiście, że się nie różni. A on, wiesz, on czerwienieje. Potem się robi zielony i mówi, jak to nie? Różni się zasadniczo. Zasadniczo, że się różni. Nie, to jest dowcip, proszę bardzo. Nie, to jest taki typ, ale wiele się już na nim poznało, tak zwanych tych kobiet, tak, i nawet... Udało się nabrać na... Ale jedna go zidentyfikowała i napisała, kochane, nie przejmujcie się, bo to jest właśnie typowy szowinista męski ze wschodu. Po prostu. I wszystko stało się jasne, one się teraz w ogóle nie przejmują, bo wcześniej one nie wiedziały, że on jest szowinistą. Ale jak one się już dowiedziały, to one się nie przejmują, nie? Mm-hmm. Rozumiesz, o co chodzi? No nie, ja muszę to przetrawić, ja muszę przestać się, bo to jest dla mnie, to jest taka informacja, nie. Ja nawet jak przewodniczący, czy tam tej komisji przewodnicząca, ja muszę to jakieś takie, nie wiem co z tym, przypadkami robić. Przewodniczący, ja to już nie
też kurczę. To trzeba do Miodka zadzwonić. Miodek, profesor. Tak, tak, on jeszcze nam... Raczej, nie no, profesor czy profesora? Soro. Soro, na razie będzie... No dobrze, no na razie musi być profesoro, nawet jeśli Miodkowi będą mięły uszy. No tak. No tak. Tak. No ale przepraszam pani profesoro, ale taki teraz mam... Jakim panie? No, nie, no. Ty obrażasz tak zwane kobiety. Ty obrażasz. No, no musimy do tego właśnie tamtego szwedzkiego przedszkolu się zgłosić, nie? Aha, żeby nas nauczyli, to trzeba... Tak, bo to ono. Oni tam do wszystkich mówią ono. I uczą dzieci, że, nie, że tam nie ma właśnie tych tak zwanych chłopców i tak zwanych no, dzieci. No, ja uważam, że u nas, w naszej kochanej Polsce też trzeba to wprowadzić. No oczywiście, tak, że tak. No tak, żeby nie było to jakiś tam marszy choto, coś tam parą, to w ogóle to nie no, ale, potrzebne emocje. Ale no, powiedz no. mi, oczywiście niepotrzebne no, emocje i niepotrzebne jakby, niepotrzebna identyfikacja z tak zwaną płcią, która może być zupełnie fałszywa. No generalnie jest fałszywa. No generalnie jest fałszywa i wmówiona. Tak jakby mi tak zwana matka mówiła, że jestem kobietą. Nie, no to już mówiłaś tak. No wiem, no, ale ja wiem, że to boli, to boli, to boli. To na psychoterapię. Tak? No, i co jest wtedy psychoterapeutą? No powiem ci, że kiedyś bardziej właśnie przeżywałam ten problem, teraz już jest tak mniej, ale i tak nie mogę o tym nie mówić. Mhm. No. No bo jeszcze boli. No boli. Ja już o tym nie mówię. Bo ja się przygotowałem. Ale nauczyłeś się? Się. Tak. Bo też były jakieś objawy męskości miałam sobie niepotrzebne. No tak. No coś nie wyobrażasz sobie. To ja się. Ja teraz się wstydzę tego. Strasznie mówię, jestem ostatnim iście osobnikiem tak trochę, no ale się wstydzę no, strasznie. No a ja też w sumie już jestem taka ostatnia. No jeśli także, no. Nie, no ale mieliśmy powiedzieć o tym odkryciu, bo... A, tego ducha Darwina. Tak. Odkrycie polega na tym, że my po prostu jak już tak zebraliśmy wszystkie dane, tak wszystko tak poskładali, wiecie Państwo, wszystkie te teczki, nie? No i musieliśmy jakiś tak autorytet naukowy, nie? Taki, poprzeć się. Poprzeć, tak. I zapytali mu tak, wziąłem taki talerzek, no tam nie będę tam to pokrócili. To jest ten talerzek. A, to właśnie ten talerzek, o proszę, to dokładnie był ten talerzek, tam nieśliśmy te wszystkie znaki, on u nas tak się pokręcił. I duch Darwina nam powiedział, że on zrobił zasadniczy błąd. Tak, zasadniczy. Zasadniczy. On twierdził, że człowiek pochodzi z małpy. Ale teraz to absolutnie to nieprawda, bo to małpy mało płeć, nie? A my pochodzimy z istoty, która nie ma płci, to się nazywa tasiemiec. Tak. I to jest to odkrycie, które teraz będziemy promować i musimy zmienić te wszystkie podręczniki z nowej biologii, nie? Oczywiście. Bo to jest jedyna hermafrodyta, która jest taka prawdziwa, nazywa się tasiemiec i właśnie człowiek pochodzi z nią. I nam ten talerzek właśnie to powiedział, tak, to znaczy ten talerzek, a ten duch tego pana, i on się strasznie płakał, on strasznie przepraszał właśnie, my chcemy w jego imieniu przeprosić całą ludzkość, że taką ludzkość zawiódł, nie? I to już dawno by było wyprostane, nie byłoby tych wszystkich tych jakichś imensji, tego fi i tak dalej, tego 20. stulecia, to byłoby już dawno wszystko złatwione, ta cała równość. Nasze komisje nawet już do dawno nie miałoby żadnego sensu. No tak. No właśnie, a tu jeszcze jakieś embrionalne mamy, właśnie te, taka nowa embriologia teraz ma. No nowa embriologia, no bo... No, bo właśnie nam głupio o tym mówić, nie? Ale kiedyś była uważana przez szowinistyczną naukę męską, no bo to, że komórki jajowe, nie? Mają taki bierny. Tak, bierny. A plemniki to nie taki szybki, nie? Tak. To jest nieprawda. Nieprawda. Się okazało, że jest wszystko absolutnie na odwrót, nie? Tak. Że to jest, że tak naprawdę... Że plemniczki, ten taki... Bardzo płynny, taki prawie nieruchomy tak, teraz nieruchomy. U nas. A komórki jajowe, to jest... To są naładowane prędkością. Tak, ruchliwe. Światło, nawet. No, ruchliwe są. Dynamiczny, aktywny, twórczy, kreatywny taki właśnie. I to one, i oni tych plemnikach dają takim plemnikiem i no bum. I
Tak. I wtedy tak. powstaje nowe życie. Nowe życie, tak. Tak, tak. Także tak, tak, to jest. To nasi naukowcy to zbadali. Tak, oczywiście, no. No ale wiesz, jednak jesteśmy ofiarami tej szowinistycznej nauki, bo cały czas, bo cały świat uwierzył tym szowinistycznym. Ale to tak wiesz, że można różne rzeczy wmówić, nie? Nawet to można było wmówić. No takie no, no głupoty. Wszystko nam mówię, no oczywiście. No, no ale teraz jest już coraz lepiej, także... Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym konkursie, ale w konkursie mogą uczestniczyć ludzie, którzy przeczytają ostatnią naszą książkę, tak, która się nazywa Być mężczyzną? Zabraniona! Zabraniona! No właśnie, także przepraszam, ja się użyłem to słowa, także i tam w tej książce będą podane właśnie warunki. Nie te wszystkie te adresy elektroniczne, techniczne, żeby można było z nami się skomunikować, a także no niestety musicie trochę się wyłożyć kasiory, no, ale wygrane te genitalia, o których mówiliśmy, a nie jest bezcenny. To jest ten pierwszy egzemplar, który będzie w tym naszym punkcie sprzedaży. Jest pokryty złotem płatką. Tak, tak, tak. To jest, to, i z diamencikami. To po to można wnukom, prawnukom przekazywać tak, jako... Jako spadek, tak? Spadek, tak, 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 to, że wartości to nie traci. To będzie ruchomość czy nieruchomość? To zależy od genitaliów. To będzie genitalium tego rodzaju, nie? Aha, no tak. Bo w jednym razie genitaliów będzie ruchomy. Dynamiczne. No ten kobiecy, nie? Tak, oczywiście. To znaczy niby kobiecy, to co... Pseudo. A ten pseudomański będzie taki bierny, to będzie nieruchomość wtedy, nie? Aha, no tak. I to wtedy będzie pokrywać się z tej tendencji, którą teraz właśnie, to znaczy z wnioskami, zapotrzebowanie naszej komisji, przepraszam, czy jakieś słowo użyłem, nie, no i właśnie... chcę jeszcze zrobić mało ogłoszenie dla... No to jest taki jest jeden ruch, on się nazywa feminizm, nie? No tak, ale to... Bo to w tych dzikich nie, tych czasach, nie? No. Kiedy trzeba jakieś tak było tego, no już tak, tych tamtych. Kiedy po prostu tak wszystko tak, ciągle wymawiano tak zwanym kobietom. Tak, tak. Tak. To tak zwane kobiety pomyślały, że trzeba coś z tym zrobić. Tak, tak. Tak. I zorganizowały się. Się w taką religią. Tak, religię, można tak powiedzieć. Tak, tak. I taki ruch. Ruch. Dynamiczny. Tak, religijny ten, to znaczy ten dynamiczny religijny, tak. I nazwali to... Feminizmem. Feminizm. To właśnie dla nich tutaj taką mam ogłoszenie. Jest dodatek specjalny, ale musisz przyznać, że to właśnie dzięki temu ruchowi teraz doszliśmy do tych wniosków, do których doszliśmy. I ta cała nauka się jakby zaczęła poprawiać, tak? I ta umysłowość nasza zaczęła dorastać do pewnych rzeczy. Choć ciało co prawda jeszcze nie dorosło, ale umysłowość... No to wtedy to ciało jakoś... Ale co ciało to źle powiedziałe? No ciało nie... Ale co mam? Powłoka. Powłoka. Przepraszam, powłoka. Tak, tak. No. I w ramach równości, nie? My wyrównujemy dwa pojęcia, nie? Tak. Nasze komisje to zweryfikowały, wyrównały, że męski homoseksualizm to jest to samo co feminizm. To jest równorzędne pojęcie. Tak, równorzędne. Według naszej właśnie opinii komisji, ale to. Potrzebowało bardzo dużo roboty, bardzo dużo pracy, tam wszystkie te badania właśnie też opisane w tej naszej książce, także zapraszamy. Jeszcze raz nazwę mówimy, nie? Być mężczyzną zabroniona. Zdecydowanie. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja również. Spotykamy się, jak my zbierzemy te wszystkie uwagi Państwa, to będzie następna edycja posiedzenie naszej komisji według do spraw dyskryminacji. Przy parlamencie. Przy parlamencie europejskim przypominam. Tak. Z wami był Elżbieta Szwaczkiewicz i Piotr Pałaki. Dziękuję. Dziękuję.